Cześć, tu Borg. Hrabi. Retrogralnia. A dzisiaj dwie konsolki przenośne, jak to Hrabi ładnie określa, plug and play. Tak można powiedzieć. Dlaczego w ogóle zajmujemy się takimi sprzętami, na które w zasadzie nie do końca są retro? Po pierwsze, w zasadzie jedna z nich może powiedzieć, że jest retro. Ta jest, zdaje się, to jest 93 chyba. 93 to już retro. Znaczy, ja mówię, nie 93. 2010, no to jeszcze nie retro. Po dyskusji, to jest 2011, no zdecydowanie nie jest to retro. Natomiast zwróćcie uwagę, że konsolki dość mocno nawiązują do klasyki, która nas interesuje. Tak, ta jest pod nazwą Space Invaders. To absolutnie znaczy, że jest tylko Space Invaders, ale pod taką nazwą wyszła i ma bardzo ładną grafikę, no mówiąc wprost wziętą z gry. Ta w zasadzie nazywa się po prostu Namco, więc firma też powinna każdemu panowi dobry gier arcade sporo mówić. Mm-hmm. Tu możemy z boku zobaczyć na pewno Pac-Mana, postać chyba z Zigzaga, coś tam jeszcze. Tutaj zdaje się jest to Galaxia. No tak, tak wygląda. To by nawet całkiem się zgadzało, bo obie konsolki, jak mówię, nie jestem szczególnie fanem takich sprzętów zazwyczaj, bo one, no, to co powiedzieć, no, jest to emulator tak naprawdę, na pewno w środku, nie ma czego się spodziewać. Natomiast od razu warto zaznaczyć, że takie maszyny dzielą się na, jest po prostu ich wiele różnych rodzajów. Takich maszynek plug and play po prostu, czyli no, joystick zbudowany z konsolą, podłączanych jest naprawdę mnóstwo. Niektóre z nich naśladują gry, znaczy emulują tak naprawdę starsze gry. Niektóre to są, no mówiąc wprost, tanie badziewia, gdzie gry są robione w czasach już współczesnych, natomiast na sprzęcie czy na możliwościach starego sprzętu, więc generalnie nie ma w nich żadnego sentymentu, a grywalność jest tak średnia. Pokażmy może, żeby nie zagadać na początku odcinka, jakąś grę. Mamy Pac-Man, Galaxian, Rail X, nie może od Pac-Mana, od klasyk. Jaka tu jest wersja Pac-Mana? Najbardziej klasyczna. Tak, no i to co właśnie w obu tych maszynach jest ważne i powoduje, że moim zdaniem, mimo że jest to, można powiedzieć, jakiś tam... Gałka tak chodzi dosyć sztywno. Tak, jakiś tam klon to warto zainteresowania. To są dokładnie wersje arkadowe. Jest to emulacja 1:1 wersji arkadowej, więc gdybyście odpalili sobie w domu emulator MAME, chyba to nazywa, tak? MAME. To efekt byłby dokładnie ten sam, więc jest to prawdopodobnie jedyny sposób, żeby całkowicie bez dylematów moralnych zagrać w licencjonowaną wersję tych gier arkadowych. Bardzo fajny Pac-Manik. No to po prostu ten Pac-Man. Dokładnie ten Pac-Man. Tak. Nawet widać, że to jest wersja w ogóle nie przetworzona, bo jest ten insert coin, wszystko jest dokładnie ciekawe, tak samo. Ciekawe, że to w ogóle w środku jest cały main. Myślę, że to jest jakiś armowy układzik. Z tego co czytałem, to właśnie jakieś starsze wersje tego typu konsolek, które tej samej firmy, bo to robi firma Jax Pacific, zdaje się, były portowane, bo miały jakiś słabszy sprzęt i był po prostu port gry, który niekoniecznie musiał być tak dobry jak oryginał. A tutaj mamy prawdziwe. Te konsolki na pewno jest emulator, szczególnie w tej to widać, ale tutaj też jest dokładnie jeden do jednego gra. Ta konsolka ma trochę dziwny joystick. No tak, chodzi dosyć tak ciężko. Chodzi dość ciężko, ale co też nam może trochę utrudniać grę, jak jesteśmy nieprzyzwyczajeni, joystick jest czterokierunkowy, nie ma to skosów. Nie ma 8, no właśnie. No, a to jest akurat realistyczne, tak? Tylko że w tej konsoli troszeczkę to rozkwiera. Druga gra to Galaxia. Więc naprawdę są genialne klasyki, no tytuły po prostu top of the top. W wersjach ładniejszych niż były na komputerach z tamtych czasów, czy konsolach. Bliżej znacznie do. Bo to są te wersje arcade'owe, tak jest. Naprawdę, jakbyśmy kolory od razu widać, że są lepsze, mimo że to jest zwykłe wideo. Ładnie to wygląda niż na większości komputerów. Jak odpalimy oryginalną płytę, to będzie naprawdę dokładnie to samo. Ostatnio żeśmy byli na Złotych Kurczakach i właśnie ten automacik postawiliśmy jako, no tak trochę jako dekorację, w kącie jako dekorację z tyłu, ale okazało się, że większość ludzi przebijało się przez stoły, żeby zagrać sobie właśnie na tym automaciku. Prawdopodobnie ich ta gałka bardzo zachęcała do gry. O, przyznam się, że w tą grę... Teraz nie znam tego też zupełnie. Też nie grałem? Znaczy, przecież nie znałem, ale nie wciągnęłam. Nie wciągnęła mnie ani trochę, zobaczymy, czy Borga wciągnie. Skręcam, zbieram jakąś taką tą. Jest tego dziwna mapka z boku. Aha, nie, po prostu zbiera się. Aha, oni chcą mi zniszczyć. Okej, okay, to ma sens. No nie zna, w każdej kompilacji musi być jakiś shit dodany. Jest gaz też tutaj. Dla wypełnienia. Nie no, gra jest widzę całkiem spoko. Uciekam. A jednak się bardzo wciąga. Dziura miniemy. Ciekawe, czy uda mi się zebrać wszystkie
Ciekawa muzyka w tle. Dziwna, mapa. Dziwna jest mapa jakoś, bo ta mapa jest nałożona na obraz po prostu. Tak, tak. No to całkiem fajnie. Okej. Okay. 20. Okej. Okay. To jest jedna chorągiewka. Nie ma, co prawda nie ma, jest mapka z chorągiewkami, nie ma na przykład... Chociaż pierwszy level przejdę, będzie mi się uda. Jednak się wargowi spodobało. No, trzeba się po prostu skupić na tym, że trzeba patrzeć w dwie strony. Mhm. I co? Pierwszy level? Chyba tak, no i spaliło miałeś. No dobrze, ale nie będziemy zamęczać ludzi takimi fajnymi gierkami. Niech sami się przekonają. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednego, aby tej konsolki są na baterie, więc to powoduje, no, że jest bardzo jest, łatwo je podpiąć, trochę... ale jest to dość upierdliwe. Szczególnie, że jest śrubka, więc bez śrubokręta się nie... A to Wojtek jest twoja ulubiona gierka. Tak, to jest jedna z moich ulubionych gierek tego typu. Dig Dug. Mam dobre porównanie, bo jeszcze ostatnio używałem tą grę do testów nie do końca sprawnego Atari, gdzie kolory próbowałem dobrać, więc... No jest ładniej, jeszcze nie ma rewolucji, nie ma co ukrywać. Na Atari i na Commodore ta gra wygląda też całkiem przyzwoicie. Atakują, da mi się go zabić. W ogóle wiecie, że to jest jedna z najbrutalniejszych gier chyba w historii. Tak? Zwróćcie uwagę. Tak, no przecież czekaj, no zaraz Borak się musi przyjrzeć, jak to się zabija ludzi. Znaczy ludzi, te biegające pomidorki czy coś tam, no nie wiem. Jest ten fajny odcinek nawet o tej, zobaczcie. No przecież to... Wybuchasz się? Nie wybucham, zobaczcie. Strzelam tutaj takim wężykiem. I pompujesz. Wbijam pompkę i pompuję. Jejku, no. To tak trochę jak te żaby biedne, tak? No, zobaczcie, no dwa wypompowane. Ciekawe, czy w dzisiejszych czasach dzieci jeszcze pompują żaby. To jest arcade. Bork, nie daj tematy do filmu. Bo YouTube zablokuje naruszenie polityki. Ciekawe. To jest dobre pytanie historyczne. Czy jeszcze się żaby? Można znaleźć nawet w internecie filmiki analizujące, czy takie zabijanie istot byłoby możliwe jak w tej grze, więc jest to dość poważny problem społeczny. Ale gra jest genialna, po prostu jest to naprawdę świetna gra arcade. Jeśli nie graliście, to polecam. I kolejny tytuł mi nieznany z tamtych czasów. Boss... To jeśli dobrze pamiętam, była jakaś strzelanka. Tak. A taka mniej typowa, już trochę scrollowana. Muzyczka gra. Aha. Też z mapką. Widzisz, ten na podobnym engine jak ten. No to sama firma w zasadzie. Taka już jest taka... A trochę skomplikowańsza, bo... Skomplikowańsza. Bardziej skomplikowana, przepraszam za moje wspaniałe słowisko. Brakuje mi sterowania poskłosem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, więc to trochę utrudnia gameplay. Trzeba się obrócić poza tym, żeby... Da się to zrobić. No, strzały w dwie strony. Nie no, okej. Trzeba się po prostu trochę przestawić. Ale okej. Okay. Się wciągnąć. Wystarczy chwila tak zwanego... Ujku, pajki. No. Jeszcze został jakiś ten przeciwnik. Tak. To są przeciwnicy tacy przeszkadzające. Niego. Atakujemy coś kukucze. A, formacji idą. Tak, tam są rozszerzenia, że teraz leci formacja na ciebie. Ale ja chcę liczyć do jednego kolesia. Nie wiem, czy to jest koleś, czy jakaś baza. Zaraz do niego podlecimy. Tak, to jest baza, musisz niszczyć poszczególne filary i dopiero wtedy. Nie, mogę ze środek niszczyć. A, niszczę. Ojejku. Tylko nie trafiłem ciągle. O. Dobra gierka całkiem. No, można się wciągnąć. Pamiętam, że trochę przy niej spędziłem. To co, podłączyliśmy drugą konsolkę, od razu widać ładniejszy ekran wyboru, co nie? No tak, jest tu więcej gier. Co do tej konsolki, to muszę powiedzieć, że ona mnie zachwyciła, jeśli chodzi o jakby uczucie grania. Joystick jest bardzo takie przyjemne, responsywne, przyciski takie... Włączmy klasyczne do Space Invadersa. Naprawdę grało mi się na tym urządku świetnie. Zobaczymy, czy Bart podzieli mój zachwyt. Okej. Już się skupię. Przyznam się, że akurat z klasycznego Space Invadera nie grałem za dużo. Znaczy w ogóle Space Invadera mówisz, tak? No tak. Znaczy te wersje komputerowe były trochę inne od... Tu widzę, że jest bardzo ładnie zasymulowane naklejanie tych. Wiernie jest jakby overlay, tak? Bo tak, widać, że pocisk zmienia kolor, to jakby było tak naprawdę jak w oryginale, bo arcade była naklejona przez taśmę, jak w Ektreksie tak naprawdę. No.
No, Space Invaders akurat wersja arkadowa nie jest szczególnie ładniejsza od komputerowej, bo to była tak prymitywna gra wtedy, że no... Gdzie nie ma resy, to jest ukryte pod przycisk, pod rzutnikiem monet sztucznym. Musisz sobie dostać reset. W ogóle taką solkę, nie pamiętam czy ta, ale ta na pewno ma też możliwość zapamiętania high score'ów, więc póki baterie są, ale to i tak dużo. No, jest tu sporo gier, nie ukrywam, że tutaj dwie tak naprawdę. Sprawdźmy, czy dwie muzyka naprawdę... dobra. Tak. Kredyt zero. Jest to konsola, którą warto kupić dla tej jednej gry, ponieważ jest tu akurat buble. Tak się wydaje? Bubble. Są do tego są różne. Jest taka na wersja arkadowa jest ładniejsza zdecydowanie od komputerowej. Tu się wchodzi w górę, a w dół jak się schodzi? Nie ma. Przez szpary chodzić. Nie, to nie jest proste. No jest to jedna wara tej gry, że jest tylko na jednego gracza. Szkoda, no tak. Tak, nawet grakusi pisząc insert coin to continue, to join. No ale niestety wrzutnik jest sztuczny, nie da się wrzucić monety. Natomiast jest to chyba najlepszy sposób, żeby pograć przynajmniej na jednego gracza w naprawdę ładną wersję. Nawet to mówi, join. No, drażni. No jest to emulacja nawet, nie usuwali niczego. Ta gra jest genialna po prostu, więc jeśli nie chcecie grać z kimś w ogóle Bubble, to naprawdę warto. Szczególnie, że tą konsolkę można nieraz kupić zdecydowanie taniej niż oryginał Bubble na NES-a czy SNES-a, który osiąga, czy nie z NES-a, na Master Systema. Bo ta gra potrafi osiągać chore ceny ostatnio. A to naprawdę gra się dobrze. O, zaraz się wkurzy jeden potworek. Mieliście mi krzywdę zrobić? Nie. Yeah. A co tu? A, stał się bananem. Tak. To już chyba koniec tego poziomu? Tak, to koniec tego poziomu. Dobra, nie będę grał dalej, no bo będę lamił później. Teraz możemy hipnotycznie słuchać muzyki przez następne 20 poziomów. No, dobra, aż się nam odechce. Nie ma to ukrywać, że po sprawdzeniu dwóch gier, które były mi znane, miałem apetyt na więcej. I co? I się w zasadzie skończył, bo ten tytuł pozostały nie z waszej pamięci, ale wybierz może losowo z dwa. Które a ciebie Sky to brzmi trochę jak jakaś gra z Atari 2600. Ojej, wybrało się najgorsze. Dlaczego najgorsza? O co ci chodzi? No jak za Atari 2600, co nie? No. No może ktoś miał, kurde, duży sentyment. Może. Okej. Okay. Podobny wynik jak... No, pamiętam, że chyba kiedyś staraliśmy się grać w tą grę i tak nam to średnio wychodziło. Jedź. Trzeba się odpychać, najważniejsze. No tak, ta gra jest to wina gry, to nie ma co się... Tak. Nie ma co się przejmować. I co jeszcze mówisz, Wojtek, wszystkie inne są... A takie zobacz, na przykład Tubi. Nie mówię, że wszystkie były kiepskie, ale nie zapadło mi w pamięć. Tubi. Po prostu, bo tą konsolkę ogrywałem dość dawno. Bardzo ładny wygląd. O nie, okay. To jakaś taka logiczna, w stylu pewnie... jak się nazywała ta gra? To była w Windowsie? Ojej, a ten ziom co? Takie 16 bitów już w zasadzie. No. Cupid. Okej. To Tetris będzie? Nie, to jest skrzyżowanie. A, tu płynie coś, tak? Trzeba jakoś to... Ja mogę to obrócić też? Aha, mogę. Skrzyżowanie Tetrisa z nie wiadomo czym. Zaprałem, no bo... O, coś ci wyszło. No, coś mi wyszło. A, czyli trzeba łączyć z kolorem odpowiednio? Nie, właśnie chyba nie z kolorem. Chyba z tymi końcówkami, wiesz? Jak ja mam je połączyć? Domorosły hydraulik. Okej, okay, tu mogę. Mogę zawrócić. W tą stronę, a tu nie mogę. Kurde, tu dupa. Do tego jakiś gość w afrykańskiej masce? Nie, to gościa w afrykańskiej masce za bardzo nie kojarzę. O, widzisz, czym się udało? No nie, Wojtek, ta gra jest ewidentnie grą logiczną, a ja logiczny jestem taki sobie. A, kolorki. Rzeczywiście daje też odpowiednie kolorki, także... Być może może się wciągnąć, ale akurat po tej konsoli to nie spodziewałem się gier logicznej. Dobra, już się poddaję. Już widzę, że dużo dłużej mi pójdzie. Wybierz. Ostatnią powiedzmy grę. Gra na pewno się upewnia, że chce skończyć. A Tubit, no myślę, że Quicks, ta gra coś mi mówi. No nie wiem co. Sprawdzimy to. Sprawdziło. Wow. Nieźle. Niezły hajres taki trochę. To było coś dziwnego. W tej grze chodzi o łapanie tego potworka, tylko... Gdzie jest potworek?
A to nie chodziło o... To byłeś ty pewnie, tak? Nie chodziło o oznaczanie, nie chodziło o oznaczanie tych... Właśnie, tu chodzi o... wycinasz tak, fragmenty, tak. Fragmenty chyba planszy, żeby... Tak, tak, tylko nie wiem czemu, za bardzo nie rozumiem na razie. A masz 75%, masz jedno, no, zaatakowało ci, masz 75% planszy zamknąć. Dobra, to na razie mi się nie udaje nawet... Próbuję jakąś małą powierzchnię zamknąć, żeby... Ale czemu giniesz teraz? Właśnie nie wiem, chyba też, żeby to bardzo... A wcisnąłeś wszystko? Może muszę trzymać dłużej fajer. Chyba musisz trzymać, jak rysujesz, no. Zamykaj, zobaczmy, co z tego będzie. Tak, oto loto. Jeszcze nie należy na tę przeszkodajkę taką niewyraźną. Tak. O Jezu, go nie wiem. Pamiętam, że na lekcji informatyki w jakiegoś klona tego graliśmy namiętnie. Tak, to chyba się nazywał Jazzball, czy jakoś tak? Puściłem tego. Ale nie, ale udało mi się, okej? Okay? Pewnie może to wciągnąć, natomiast... Nie jest to coś... Co mnie ktoś zapamiętał. Ach, zerwało mnie. Jak mi się zablokowało. No okej, okay, no gra spoko. A rzeczywiście buble i... Jako pan druga Space Invaders są zdecydowanie najlepsze. To na pewno warto kupić, jakby była znośna cena, chociażby dla wyglądu i dla Bubble. Bo Space Invaders można grać na wszystkim. To naprawdę warto kupić dla gier. Co jeszcze warto dodać? Aha, no mówię, jest kilka takich konsolek naprawdę wartych uwagi i jest zapewne bardzo dużo niewartych uwagi. Szczególnie odradzam wszystkie, które właśnie są nowoczesne. Są niby nowoczesne. To jakieś też zrobimy po prostu do jakiegoś głębsze wideo. Na przykład nie wspominaliśmy w jednym z filmów o Gwiezdnej Wojny, o konsolce Gwiezdnowojennej i naprawdę no... Czym innym jest, jeśli robiło się grę, która starała się przystawać możliwości sprzętu z tamtych czasów, i robiła czyli co, generalnie polecasz tylko konsolki zawierające oryginalne z epoki. I też trzeba się upewnić wcześniej w jakichś filmikach na YouTube czy gdzieś, czy nie jest to port po prostu na jakiś malutki armek. Tylko czy oryginalna gra, tak? Tak, jest to licencjonowane, całkowicie legalne, ładnie się prezentuje. Mówię, problem z baterii, więc lepiej używać akumulatorów, bo jednak potrafi to trochę źle. Ale chociaż powiem ci, że ta gra wczoraj w sobotę wytrzymała chyba z 10 godzin grając na stop, także... Nawet nie wiem, jakby, to są to same baterie, no, także nie jest źle, bo cały dzień była włączona, cały dzień ludzie co grali. Wytrzymała całkiem. Taka ciekawostka, nie jest to coś, co by się kupowało dla kolekcji, ale naprawdę nieraz na aukcjach dostępne są za całkiem bardzo sympatyczne pieniądze. Ładnie się jest to oryginalne. Przyciągają o to. Tak, ma to wszystkie elementy graficzne, jest to licencjonowane, więc no, mimo, że nie jest to ten klimat, jaki by się w tej historii Automat Arcade, no to... Ale jest to całkiem niezłe przybliżenie. Tak, to warto spróbować. To co? Wystarczy tego dobrego. Żegnamy się. Bork. Prawi. Razem grajmy.